Cześć, Bartek z tej strony i Kuba z tej strony i Kuba z tamtej strony. Jesteśmy dzień po walentynkach. Jakie spędziliście? Ja je spędzę, bądź spędziłem, jeśli już to oglądacie. Zgadnij gdzie? Na siłowni. U dentysty. Romantiko. Ale będę, wiesz, przewiercony. Były walentynki. Mamy nadzieję, że zadedykowaliście swojej drugiej półweczce pięknego singla wykonawcy Zimf. Polecam, że tak powiem, działa dobrze na ludzi, którzy chcą zrobić zakupy swojej kobiecie. Słuchałem sobie tego, stanąłem przed sklepem, usłyszałem od Kuby, dałbym ci wszystko i dałem wszystko. Poszedłem kilometr dalej i poszedłem do Maka i przyniosłem jedzenie. No, to jest... Pozdrawiam serdecznie pracowników McDonalda. Przynoszenie jedzenia to jest taki najwyższy poziom okazywania szacunku. Masz zjebany dzień, nic ci nie chce i dostajesz po prostu pod pysk Big Maca. To jest wspaniałe. No. Never mind. Proszę Państwa, po co my się tutaj spotykamy przed tą kamerą? Po to, żeby pomówić o tym, co nas nurtuje. Tak. O tym, co w internecie i nie tylko się wydarzyło. O tym, co wy powinniście wiedzieć odnośnie tego, co się wydarzyło. Także dowiedzcie się, że dzisiaj Opener ogłosił nowych artystów na swój festiwal. Proszę Państwa, Opener, festiwal muzyczny, znany chyba wszystkim Polakom i też osobom z zagranicy, ponieważ to jest chyba taki, moim zdaniem, największy polski festiwal. Ja wiem, że pewnie teraz osoby, które jeżdżą na Woodstock, powiedzą, ale halo, Woodstock gromadzi na swoich polach tam pół miliona osób, czy nawet więcej, nie wiem dokładnie. Tak, zgadza się. Natomiast największe gwiazdy nagrają na Openerze. Przepraszam. Tak. Taka jest prawda. Woodstock ma dobry klimat, Opener ma dobry headline. Dobrze. No. Dzisiaj chcieliśmy sobie zrobić taki odcinek pod tytułem Beka z komentarzy pod postami Openera. Ja jakieś 3 miesiące temu założyłem taki fanpage i miałem... To prawda? Tak. Miałem wielką nadzieję, żeby tam po prostu wrzucać te idiotyzmy. Natomiast nigdy mi się tego nie chciało. Pomyślałem, że dzisiaj będzie dobra okazja, żeby wskrzesić ten pomysł, już tam walić ten fanpage, ale dzisiaj zrobimy sobie kącik bólodupnych komentarzy spod postów Openera. Musiał się pojawić komentarz o treści. Najwyraźniej Krzysztof Krawczyk okazał się twardym negocjatorem. W ogóle! Kupiłem sobie ten album Krzysztofa Krawczyka. Ogólnie w jednym z poprzednich odcinków był materiał, który się ogólnie nie pojawił, w którym się śmialiśmy z albumu Krzysztofa Krawczyka, zanim jeszcze był Krzysztofem Krawczykiem, a miał pseudonim Krzysztof. Jest wspaniały. Tu macie okładkę. I posłuchałem sobie tego. Niektóre utwory są takie, rzeczywiście, takie fajne, taką potańcówkę moich dziadków. Powiedzmy. Ale jak wjeżdżał jakieś takie smutniejsze, powolniejsze utwory, jest utwór, który się nazywa Don't Wake Up i Krzysiu Krawczyk tam śpiewa Don't Wake Up, It's Just Me Watching You Sleep. Ale creeperskie. Kurwa mać, weź. No ale Krzysiu Krawczyk jest bardzo dobrym artystą. Jak przyjechał Juvenalia do Poznania, to mówił, że siema, przyjechał dziadek. I wszyscy się dobrze bawili. Super. Było tyle ludzi, że po prostu nie dało się później wyjść z tego koncertu. Ej, ale Krzysztof Krawczyk to jest taki twój ulubiony wujek po prostu na Wigilii. Tak. Jest taki śmieszek, heszek. Kurde. Taki, który zawsze powie żarcie, z którym się nawet zaśmiejesz, a powiesz potem znajomym i stwierdzą, Boże, jaki debil. To jest w ogóle taka magia tych żartów. No, one działają tylko jak jest średnia wieku odpowiednio wysoka. Przez tą średnie wieku, ty się tak czujesz starszy, jeśli mniej z tych żartów. Potem mówisz, tak kurde, mówisz sobie, ale dobry żart, opowiem znajomym. Potem patrzą na ciebie jak na debile. Mam to często. Któryś z waszego rodzeństwa musi mieć potomstwo jakieś. Inaczej te żarty nie będą działać, bo wtedy jesteś takim prawowitym wujkiem bądź ciocią. A wiesz, że ja jestem wujkiem? No, naprawdę? No, i to tłumaczy wszystkie moje suchary. Kurwa, weź, wszystko wyjaśnione. Jeszcze jakbym był ojcem, to już w ogóle były dead joke'i. No. To jest chyba wyższy poziom już. To jest oj niebo wyższy poziom. To już jest ten poziom, kiedy jesteś w chińskiej restauracji, kelner odchodzi i zaczynasz udawać Chińczyka. Że... krewetki? Ale że nada. To jest ten poziom. Ja się pytam, gdzie jest Lana? I o Lanę Del Rey pytają w co drugim komentarzu, to ustalmy sobie. A czemu nie o Florence and the Machine? Nie wiem, może była. To są w ogóle takie dwa tytany, jak... Ta. To jest, jakby mogło być Lana Del Rey versus Florence and the Machine. I była wojna na kto ma lepszy wianek, nie? Kurwa! Fanki jednej grupy, ale... No chyba problem jest taki, że to są jakby te same osoby.
Ale wyobraź sobie sprzedaż biletów, jakby obydwie walnąć na jeden festiwal. Jezu, ile by tam było duperek. Żałuję, że nie jestem single w tym momencie. Kurde, tylko... Takim Barney Stinsonem być, nie? No. Kurde, no... Założyć tylko wianek i ten... Dokładnie, i wszystkie twoje. Porównując line-upy z 2008-2009 czy 2009-10 do 2019, można się załamać. Tak, bo to było kurwa 10 lat temu i zatrzymałeś się w swoim rozwoju muzycznym wówczas. Już teraz nie słuchasz nowszych rzeczy. Ale to jest właśnie smutne, że macie zespół, który lubicie i on zaczyna wydawać jakieś nowe rzeczy. Na przykład, nie wiem, najlepszym przykładem, jaki znam, to jest Muse, który zaczynał, wiadomo, pierwsze trzy albumy. To był taki alternatywny rock, taki w najczystszej postaci. Potem zaczęli dodawać troszkę elektroniki, symfoniki, czasami obydwu. Teraz przeszli na jakieś takie... Retro synfy i tak dalej. I ludzie mają ból dupy, że to nie jest to samo, trzeba nie wydać czwartego albumu w tym samym stylu. Aaaa! No. Kurde, to jest... Tak, świat się zmienia, proszę państwa. Wy się zmieniacie, oni się zmieniają, każdy się zmienia. Ej, ale kurde, to jest idealne w ogóle podsumowanie odcinka. Nie bójcie się zmian! Nie bójcie się... Ale jesteśmy teraz pastorami. Kurwa, no aż się bateria rozładowuje. Zapowiada się najgorszy line-up od lat. Musieliby dodać Gambino, Problem, 187 Strasse Bande, o co chodzi, Kendricka i Gucci Mane'a, żeby to odratować. Tak, samych artystów rapowych. Ja... To jest właśnie sposób, żeby odratować te bóle dupy starych rockerów. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie definiują dobry festiwal poprzez to, czy gra ktoś, kogo oni lubią. Znają. Tak. Dobry festiwal to jest dobrze zorganizowany festiwal. Jedziecie na festiwale, jeśli podoba wam się line-up. Najlepszy jest w ogóle komentarz, jak ktoś wrzuca jakiegoś artystę, a top voter komentarz jest kto to? Nie znam go! Nie, ogólnie rzecz biorąc, jakbym ja był na miejscu tych ludzi, to bym miał takie... spoko, przynajmniej zaoszczędzę 600. Jest też taka sytuacja, że jak już kupiliście bilet, możecie go zwrócić. To po pierwsze, a po drugie, patrzycie sobie, jest jakieś nowe ogłoszenie, nie znam. Wrzucę sobie w Spotify'a, posłucham sobie, nie muszę kupować jego płyty, bo mamy serwisy streamingowe, na których możemy za darmo sobie posłuchać jego repertuaru. I możecie się przekonać, czy wam się podoba w ogóle ten artysta. Tak. Ja tyle artystów poznałem na festiwalach właśnie, że pierwszy raz widziałem ich na koncercie, bo pierwszy raz poznałem przez to, że grali w Polsce. I to jest po prostu super sposób na zapoznanie się z nową, fajną muzyką. Sprawdźcie, naprawdę. No właśnie po to jadę na tego openera w tym roku. Tak. Z jednej strony mi trochę smutno, że nie kojarzę za dużo ludzi z tego, z ludzi, którzy będą tam grali. Ale z drugiej, zdaję sobie sprawę, że wyjdę tam i poznam zajebistych artystów, których będę potem słuchał przez lata. I swoją drogą, czasami można się zdziwić co do tego, że na przykład, no jesteście ultra pro rock, indie rockerami i nie słuchacie niczego, co jest bez prawdziwych instrumentów. A wiedzie Post Malone. Tak, idziecie prostu... na jeden fajny koncert. Tak, I guess you're all better now. Ja w ogóle też byłem tak trochę tak średnio przekonany do rapu. Zawsze jakieś tam czasy gimnazjalne głównie słuchałem jakiegoś tam grunge'u, metalu. Potem na trochę lżejsze tematy schodziłem, Muse, Arctic Monkeys. Jakoś tak na początku studiów zacząłem słuchać trochę rapsów. I kurde, no tak jak zawsze byłem taki, o, tylko rock, słucham rocka. To kurde, od tamtego pory zacząłem słuchać wszystkiego dosłownie. Potem jak się przekonam do rapu, stwierdziłem, ej, Taylor Swift, kurwa, jest... No i ma hity. W ogóle, jak ja hejtowałem Bruno Marsa, że mówię, o kurwa, jakie popowe gówno. Przyszedł koncert na openerze w zeszłym roku, myślałem, że się osram, takie to było zajebiste. Się w głowie nie mieści i każdy kawałek znałem, chociaż nigdy go nie słuchałem, to jest niesamowite. Ja was zostawię w tym odcinku z ostatnim komentarzem. Spoko te dożynki w tym roku. Jeżeli takie macie dożynki w waszej kurwa wsi, to powiedzcie, gdzie to jest, ja kurwa przyjadę, będę tam jadł kiełbachy, spijał kurwa łomże. I stukał się tą łomżą po prostu z, nie wiem, Kendrickiem. Tak, Marem. Bardzo chętnie. Powiedzcie mi tylko miejscowość, datę. Kurwa, będę tam. Kendrick Lamar popijający łomże i wpierdalający kiełbasę z musztardą. Tak, z taką bułką twardą, nie? Dostał. Na plastikowym talerzyku. I nie ma stołu, więc to robi tak na kolana. Takim prostokątnym idealnym. Jezus Maria, to jest piękne. Proszę państwa, zrobił nam się odcinek muzyczny o openerze, także myślę, że kącika muzycznego nie ma co w ogóle zawierać, bo był przez cały odcinek. Nie no, coś tam można... Piorun! Poczuj piorun!
Błyskawica i piorun. Piorun, poczuj piorun. Błyskawica i piorun. Piorun, poczuj piorun. Błyskawica i piorun. Piorun, poczuj piorun. Błyskawica i piorun. Piorun, poczuj piorun.